Okej, okay, witajcie. Dzisiaj przyrządzimy coś zupełnie innego, coś słodkiego. Przyrządzimy deser. Deser, czyli zrobimy tiramisu. Mamy tutaj pół litra śmietany kremówki, mamy serek mascarpone, mamy biszkopty, miód. No i cóż, będziemy robili tiramisu. Za chwileczkę wracamy, jak tylko ubijemy naszą śmietanę. Dzięki. Okej, okay. Nasza śmietana już jest ubita, pięknie. Dodajemy teraz do ubitej śmietany. Pamiętajmy, żeby śmietanę zawsze wcześniej schłodzić przed ubijaniem. Naprawdę to pomaga. Więc teraz do ubitej śmietany dodajemy serek mascarpone. Jeden i drugi. Ja ubiłem pół litra śmietany kremówki. Ok, wszystko delikatnie, bardzo delikatnie razem mieszamy, tak żeby nasza bita śmietana pozostała nadal bitą. Doprawiamy to, słodzimy niczym innym, jak tylko naturalnym miodem oczywiście. Dodajemy około 2 łyżek. Ok, wszystko razem wymieszamy. Jeżeli będzie wydawało nam się mało słodkie, to dodamy odrobinę miodu. Ok, wszystko razem wymieszamy i za chwilę wracamy. Dzięki. Ok, wszystko do przygotowania naszego tiramisu mamy gotowe. Tu mamy wymieszaną bitą śmietanę razem z serkiem mascarpone i miodem. Piękny aromat miodu się wnosi. Tu mamy nasze biszkopty. Tu mamy zaparzoną i wystudzoną kawę, do której dodajemy rum. Ważna rzecz, najważniejsza w smaku przy naszym tiramisu. Polecam używać dobrej jakości karaibski miód oczywiście. Dodajemy, ja zawsze daję troszkę więcej, bo ja lubię smak rumu. Dodajemy oczywiście, jeżeli będziemy podawać ten deser naszym milusińskim, czyli dzieciom kochanym, użyjmy jak najmniej rumu, lub możemy użyć jakiegoś aromatu rumowego oczywiście. Ok. I teraz cała zabawa polega jedynie na... Nasz rum jest wymieszany z kawą. Ok. Maczamy nasze biszkopciki. Biszkopty maczamy w rumie i układamy równo w naczyniu. Ok, za chwilę wracamy. Okidoki. Pierwszą warstwę naszych mięciutkich, ponieważ nasączonych w kawie i w rumie biszkoptów mamy ułożoną. Pamiętajmy, że to jest wersja dla dorosłych, tak? Nie podajemy tego dzieciom. Następnie nakładamy na wszystko naszą śmietanę z mascarpone. Ładnie rozsmarowujemy. Po czym kolejna warstwa biszkoptów, kolejna warstwa mascarpone, znowu kolejna warstwa biszkoptów i na samej górze zostawiamy same mascarpone bez biszkoptów. Ok, tak warstwa za warstwą, aż będziemy mieli nasze naczynie pełne. No i za chwilę wracamy, dzięki. Ok, teraz nakładamy już ostatnią warstwę. Mamy trzy warstwy biszkoptów i ostatnią, trzecią warstwę naszej śmietany z mascarpone. Pięknie, równiutko. No i okej, za chwileczkę wracamy. Okej, nasze tiramisu mamy gotowe. Spójrzcie tylko, jak pięknie przekładają nam się warstwy biszkopt, ser, biszkopt, ser. Wszystko, co nam teraz pozostało, to przykryć nasze tiramisu folią plastikową, dość szczelnie, żeby nie przeszło nam, nie będziemy wstawiać do lodówki. Chodzi o to, żeby nie przeszło nam zapachami naszych produktów z lodówki. Okay. Tak pięknie, szczelnie owinięte nasze tiramisu wstawiamy do lodówki na kilka godzin. Najlepiej jednak wstawić na całą noc, tak? Żeby to na wszystkie smaki nam się ładnie przejdą równomiernie sobą, wszystko nam się ładnie schłodzi. No i okej, cóż, wracamy jutro. Ja to wstawiam akurat osobiście, zawsze wstawiam to na całą noc. Wrócimy jutro, ponieważ ja nie stosuję trików z programów kulinarnych, że jedne tiramisu chowam tu, drugie wyjmuję i mamy gotowe, więc
dokończymy nasz film jutro rano. No i cóż, do zobaczenia. Okej, nasze tiramisu było w lodówce prawie 24 godziny. Tak się akurat złożyło. Zdejmujemy naszą folię. Zdejmujemy z niego folię. Wszystkie smaki się połączyły, przemieszały. No i ostatnia rzecz, która nam została, to posypać nasze wasabi kakaem. Opruszyć. Bierzemy sitko. Tu mamy kakao, gorzkie, świeże. Możemy użyć jakiegokolwiek. Całość opruszamy delikatnie, tak żeby cała góra była pokryta kakaem. No i za chwileczkę wracamy z propozycją podania oczywiście. Nasze tiramisu jest, mamy przełożone na talerz. Dokładamy odrobinkę mięty. I podajemy po prostu tak. Tak jak jest, nie musimy tego przyozdabiać. Wierzcie mi, że broni się smakiem. Naprawdę nasze tiramisu broni się smakiem. Nie potrzeba wielu trików, żeby je podać. Kładziemy kawałek na talerzu, podajemy razem z kawą najlepiej. Cóż, życzę smacznego i do następnego razu.